sponsorem programu są Militaria.pl. Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale WarNews.pl. Zanim przedstawię naszego gościa, zachęcam Państwa do zasubskrybowania naszego kanału. A dziś z nami Paweł Rakowski, z którym oczywiście nie ma innej możliwości. Porozmawiamy o tym, co dzieje się dzisiaj na terenie Izraela, autonomii palestyńskiej, a także, co wczoraj się okazało, również i Syrii. Paweł, co się dzieje obecnie? Jak? Czy ten konflikt nadal eskaluje? Czy mamy jakieś przesłanki do tego, żeby powstrzymać tą rzeź? To znaczy tak, no konflikt, ja nie mogę powiedzieć, że stopniowo, ale nazwijmy to, są pewne takie złowrogie symptomy, nazwijmy to czarne chmury gromadzą się przede wszystkim na granicy libańsko-izraelskiej. Ja to mówię formalnie, to jest formalnie granica libańsko-izraelska, ale realnie to jest irańsko-izraelska oraz też na granicy syryjsko-izraelskiej, z tym, że trzeba zawsze brać pod uwagę to, że na terytorium Syrii nawet i oficjalnie kontrolowane przez Bashara al-Assada, to nie do końca jest tak, że akurat tam władza Bashara al-Assada jest i mamy tak jakby takie podszczypywanie się. Wczoraj doszło do kolejnego incydentu pomiędzy Hezbollahem, już Hezbollahem, na pewno nie Palestyńczykami, ale Hezbollahem a Izraelem. Przed chwilą też doszło, są doniesienia odnośnie tego, że Hezbollah wystrzelił rakiety przeciwpancerne na jeden z izraelskich posterunków. Izrael miał tutaj zbombardować kolejny punkt obserwacyjny. Tak samo wczoraj w nocy doszło do wymiany moździerzowego oraz artyleryjskiego ognia pomiędzy niezidentyfikowaną po stronie syryjskiej siłą a armią izraelską. To jest chwilowo jeszcze podszczypywanie się. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ wszelka przypadkowa ofiara albo przypadkowość nawet i całkowita może doprowadzić do tego, że znajdzie się powód do tego, żeby była eskalacja. To już przerabialiśmy w przeszłości i konflikty izraelsko-arabskie generalnie to jest pewnego rodzaju podręcznik i on i w chwili obecnej widzimy po prostu kolejny rozdział tego podręcznika wypełniany się albo raczej realizowany. I to są bardzo złowrogie symptomy, ale jeszcze nie panikujmy, jeszcze nie mamy tak jakby tutaj takiej wizji, że ta wojna się rozleje. Po prostu, być może po prostu chodzi raczej o to, że z jednej strony Iran chciałby tak jakby pokazać, tak jakby wywrzeć presję na Izrael. Ważne jest to, że Benjamin Netanyahu swoją ekspozę mówił tylko odnośnie Hamasu, tak właśnie nie wspominał nic odnośnie tych północno, z jego perspektywy północnych aktywów, jakich jest właśnie Hezbollah i to wszystko, co się znajduje w Syrii. To jest jedna taka bardzo ważna informacja. Druga rzecz, oczywiście takie podszypywanie się, taka forma napięcia powoduje to, że no z jednej strony Hezbollah pokazuje, że jest, to, że Palestyńczycy no są w pewien sposób dopingowani. Tylko to dopingowanie często ma taki sam skutek, jak w 1944 roku komuniści dopingowali warszawiaków i Armię Krajową względem Powstania Warszawskiego. To jest ta sama filozofia. Palestyńczycy, walczcie, my jesteśmy z wami. Tak, no, tak są, że akurat gdyby naprawdę byli, to by już te rakiety leciały i z Jemenu, i z Iraku, i po prostu, no, ale chwilowo tego nie ma. I też nie możemy tak patrząc racjonalnie na to, że akurat ten etap, do tego etapu wojny może dojdzie, ale jest takie prawdopodobieństwo. Bukmacherem bym nie postawił dużych pieniędzy, ale takie zawsze ryzyko jest i z tym Izrael się musi liczyć, nie tylko Izrael, ale też przede wszystkim Amerykanie, ponieważ tutaj jest to o tyle ważne, że po prostu Amerykanie są częścią tego konfliktu, w sensie polityczną na pewno i to akurat między innymi odciąga uwagę Stanów Zjednoczonych od Ukrainy, czyli jest taki tak jakby realizowany zysk dla Rosji. No ale to jest inna sprawa. W chwili obecnej, jeśli chodzi o konflikt już stricte izraelsko-palestyński, musimy wziąć pod uwagę to, że dochodzi kolejny dzień, tak właściwie kolejną noc, do starć na zachodnim brzegu Jordanu. O tym media tak jakby troszeczkę tego nie dostrzegają, ale to jest bardzo ważny komponent z tego względu, że po pierwsze na zachodnim brzegu Jordanu oficjalnie rządzi Fatah, realnie Hamas, Fatah już tam tak właściwie władza prezydenta autonomii palestyńskiej, który zresztą do Moskwy poleciał i już
jest taka wyłącznie nominalna. Wszyscy dzwonią do prezydenta autonomii palestyńskiej, ale tak właściwie no, ta rozmowa nie ma żadnego sensu, no, bo nie ma żadnego wpływu ani na Hamas, ani na to, co się dzieje nawet na jego własnym podwórku. Natomiast to, co tyle istotne, na zachodnim brzegu są święte miejsca. Niedługo będzie piątek, czyli zobaczymy, co będzie pod Al-Aqsą. Czyli tutaj mamy kolejną, nazwijmy to, ta beczka prochu się napełnia. Się napełnia tym prochem i już nazwijmy ten ląd gdzieś tam jest wokół tej beczki. To jest akurat bardzo ważne. No i oczywiście tutaj jedną taką rzecz, nazwijmy to palestyńsko-irańską, muszę tutaj stwierdzić, że zauważalna jest bardzo dobra nie tylko symbioza albo raczej, no tak, no, symbioza różnych organizacji, to znaczy do tej pory nie wiadomo jeszcze, kto wczoraj z Syrii wystrzelił te rakiety. No, nie spodziewałem się tego, że to jest wojsko Bashara al-Assada, ale chodzi o to, że jest dość tak jakby samego Libanu już wiemy o tym, że doszło do tak jakby incydentów robionych przez palestyński dżihad, palestyński Hamas i Hezbollah. Oczywiście dżihad i Hamas ten z Libanu, a nie z zachodniego brzegu Jordanu, ani z Gazy. To pokazuje to, że akurat te trzy organizacje mogą ze sobą współpracować. To jest bardzo ciekawe, ponieważ wiemy o tym, że znaczy, po pierwsze świat arabski jest bardzo kłótliwy, bardzo, bardzo kłótliwy. I pomimo to akurat te trzy organizacje, które są bezpośrednio kontrolowane przez Iran, no, mogą jakoś współpracować i jest to też bardzo ważne, to jest bardzo ważne też dla Hezbollahu, ponieważ Hezbollah od wojny w Syrii stracił bardzo dużo, ponieważ tam mordowali sunnitów i to było takie, nazwijmy to jak przed wojną w Syrii, Hezbollah był taką organizacją bardzo popularną w świecie arabskim. Po wojnie w Syrii tak właśnie jest wiele takich wątpliwości, tak jakby ten podział sektariański się w świecie arabskim po prostu bardzo, bardzo ujawnił i bardzo się wytężył. Tak tutaj akurat widzimy, że akurat tutaj Hezbollah i Palestyńczycy no, jakoś w jakiś sposób współpracują. To jest o tyle istotne, że teraz nazwijmy to mamy ten etap wojny w Gazie, który jest taki jak zawsze, to znaczy Gaza jest bombardowana. Gaza jest bombardowana, Gaza, nie mamy pełnych doniesień, czy wszystkie komórki Hamasu zostały wyniszczone w Izraelu. Niemniej jest realizowany scenariusz taki, że Gaza jest bombardowana, Gaza jest niszczona i Egipcjanie, ale też i słyszymy o Katarczykach i słyszymy też i przede wszystkim o Francuzach i o innych poważnych ośrodkach politycznych, jeśli chodzi o świat arabski oraz też państwa zachodnie, które podejmują się w jakiś sposób mediacji albo raczej usiłują w jakiś sposób tworzyć tę płaszczyznę dialogową pomiędzy Hamasem i Izraelem, z tym, że ona w tej wojnie może być o wiele trudniejsza niż przede wszystkim. Chodzi o to, że skala brutalności, skala barbarzyństwa już po obu stronach, to trzeba od razu dodawać, ponieważ są już materiały, no, które pokazują to, że skala barbarzyństwa nawet i ze strony armii izraelskiej już jest większa niż była wcześniej, no to może doprowadzić przede wszystkim do tego, że no, ten dialog może być po pierwsze opóźniony, jak i też utrudniony. Tak więc z jednej strony tak właśnie ta wojna nam się wraca do tego modułu, który był poprzedniej konfrontacji pomiędzy Hamasem i Izraelem w Strefie Gazy, ale wydaje mi się, że jeszcze nie jest koniec. Wydaje mi się, że jeszcze nie jest koniec, ponieważ przede wszystkim tuż tak na taką chłodną logikę, jeżeli Hamas zrealizował scenariusz Hezbollahu, który był przygotowany przez Irańską Gwardię Rewolucyjną już lata temu, być może tu widzimy jakąś zemstę Kasema Sulejmaniego, irańskiego generała, który został zabity w Bagdadzie kilka lat temu. I w tym scenariuszu, który Hezbollah miał realizować, były dwa człony, to znaczy atak na Izrael, a później wykrwawienie armii izraelskiej już na własnym terytorium. Czyli dalej nie wiemy, czy armia izraelska na pewno wejdzie do Strefy Gazy. A jeżeli wejdzie, to mogą się spodziewać jeszcze kolejnych bardzo przykrych dla siebie niespodzianek. No i też dalej widzimy, że Hamas utrzymuje zdolności rakietowe. I to powoduje to, że możemy przypuszczać, że Hamas naprawdę się przygotował na to, że ta wojna będzie długa.
że ta wojna będzie długa i nawet to potwierdzają już nie tylko eksperci, ale takie głosy pojawiają się ze strony izraelskich władz, że ona może trwać nawet kilka miesięcy. Paweł, często się pojawia takie pytanie, jak byś wytłumaczył laikom, bo często nawet na Twitterze u nas na profilu pojawia się pytanie, czy Hamas to Palestyna? Jak duże poparcie Hamas ma wśród Palestyńczyków? Czy mówiąc Hamas możemy mówić Palestyna? Już niestety tak. To znaczy, ja tutaj może zanim odpowiem na twoje pytanie, taką jedną, nazwijmy to osobistą refleksję tutaj przedstawię, ponieważ wszyscy widzimy teraz to, że na całym świecie środowiska palestyńskie i propalestyńskie no, mają swoje tańce i radości, tak? I to jest z jednej strony zrozumiałe, no Palestyńczycy od 1948 roku zostali skrzywdzeni. To jest fakt. Faktem jest też to, że ich stanowisko, słusznie czy niesłusznie, jest mniej więcej takie, że nie two state solution, czyli dwa państwa, tylko po prostu raczej to, że akurat te wizja tych dwóch państw obok siebie jest raczej po prostu chyba wymysłem zachodnim i chyba tylko na zachodzie sobie wyobrażają, że akurat tak może być. Oczywiście w świecie irackim też tak sobie wyobrażają, tylko w świecie arabskim wiedzą, że to jest fikcja. Bo to też świat blisko wschodni jeszcze jest tą fikcją, ale ta fikcja czasami trwa dekady, tak? Więc jest dobrze. Natomiast chodzi o to, że ja akurat jestem tu dość mocno skonfundowany tym, ponieważ gdyby ten atak Hamasu został przeprowadzony tylko i wyłącznie na obiekty wojskowe, tylko i wyłącznie w żołnierze izraelscy oraz, nazwijmy to, mężczyźni zostaliby na przykład mordowani albo pochwyceni w Jasyr, tak? No bo to wygląda, to jest de facto branie w Jasyr, tak? Wzięci do strefy gazy, to moim zdaniem Palestyńczycy mogliby z dumą głowę nosić wysoko, ponieważ oni osiągnęli bardzo dużo. Natomiast te wszystkie mordy, które miały miejsce, no i kompromitują. Ale też pokazują prawdziwe oblicze, z kim mamy do czynienia. To znaczy my nie mamy do czynienia z organizacją narodowo-wyzwoleńczą, tylko my mamy do czynienia z organizacją, która prowadzi dżihad. A to oznacza, że... Bo generalnie jaka jest różnica pomiędzy Hamasem a państwem islamskim? Bo Benjamin Netanyahu w swoim przemówieniu to porównał, ale to jest... Tak się trochę odwołam do polskiego doświadczenia, czyli że było SDKPIL i PPS. Tak? Czyli mamy rewolucję wszechświatową, oraz mamy drugą opcję, która twierdzi, nie, zanim rewolucja, to ta Polska ma być, tak? I adekwatnie jest względem Hamasu i państwa islamskiego. Palestyńczycy w związku z tym, że zostali pozbawieni swojego państwa, a świat arabski ma te swoje państwa, które są nieudolne, niewydajne, skompromitowane, skorumpowane, upadłe i tak właściwie zwolennicy państwa islamskiego generalnie, którzy żyją w tych państwach, w Iraku, w Syrii, w Maroku, w Libii i tak dalej, to oni mają dosyć swojego państwa, bo oni wiedzą, że ten projekt jest nieudolny, no to wolą ten kalifat, czyli tą wspólną przestrzeń. Natomiast Palestyńczycy w związku z tym, że zostali pozbawieni, nigdy nie mieli swojego państwa, tej zabawki, tak? Znaczy, jaką jest państwo, no to palestyńscy islamiści najpierw chcieli mieć państwo. Tak? Czyli, że najpierw Palestyna, cała Palestyna, a później wszechświatowy dżihad. Dlatego też to jest bardzo poważny, bardzo, bardzo poważna sprawa, ponieważ po pierwsze, izraelscy politycy. Oczywiście Izrael się bardzo ku temu przysłużył, ponieważ to nie jest żadna teoria spiskowa, że Izrael wspierał Hamas. To nie w latach 80. To nie jest żadna teoria spiskowa. Szejk Ahmed Yasin, założyciel Hamasu, prowadził działalność charytatywną, ponieważ Hamas, jak i też Hezbollah w sumie, to jest wieloczłonowa organizacja. Hamas to nie jest tylko organizacja bojowa, to jest organizacja polityczna, społeczna, charytatywna, religijna, czyli to jest wiele różnych członów. Organizacja bojowa to jest tylko Izzedin al-Qassam. To jest tak jakby jedna część, prawda, która prowadzi działania bojowe, dlatego też jak Benjamin Netanyahu mówi, zniszczymy Hamas, to tak właściwie to wszyscy się pytają, ale co konkretnie chce zniszczyć? Co konkretnie? No, z reguły chodzi o Izzedin al-Qassam, no ale chodzi o to, że Izrael tak właściwie sukcesywnie ucina ten Izzedin al-Qassam, ale okazuje się, że kolejne pokolenia są coraz lepsze. To znaczy lepsze niż te u poprzedników, którzy po prostu zostali wcześniej wyeliminowani czy zlikwidowani. Natomiast istota jest taka, że Izrael jako wspierał Hamas z tego względu, że w latach 80. nie za bardzo można było sobie wyobrazić, jak ten islamizm wyrośnie, ponieważ radykalny islam to nie jest twór historyczny, to jest twór współczesny.
I oczywiście tutaj największym wrogiem Izraela w latach 80. to było OWP palestyńskie, wspierane przez Związek Sowiecki, oraz też, co jest bardzo ważne, już wtedy pojawił się islamski dżihad. Islamski dżihad jest bezpośrednio podporządkowany Iranowi. Tak więc ten Hamas był takim idealnym rozwiązaniem politycznym, czyli jesteście islamistami, ale jesteście swoimi, narodowymi islamistami. I to jest bardzo ważne, ponieważ bardzo często opinia na Zachodzie nie za bardzo tego rozumie. Czyli tak właśnie, kim oni są? Bojownikami o wolność czy dżihadistami? Jednym i drugim. Tylko że akurat właśnie jak jest jeden etap, w którym to nawet i światowa lewica, czy też inne środowiska nieislamskie mogą, nazwijmy to, wspierać, czyli że walka z Izraelem, tylko że chodzi o to, że ta walka z Izraelem jest nie dlatego, żeby zakończyć okupację zachodniego brzegu i Gazy, tylko dlatego, żeby zniszczyć ten Izrael. Walka o prawa Palestyńczyków, tak, ale walka o prawa Palestyńczyków po to, żeby tam był szariat i tak dalej, i tak dalej. Czyli to powoduje to, że Izrael tak właściwie, kiedy się wzmocnił Hamas, no być może, kiedy już nazwijmy to te bardzo duże zwątpienie, jak i też w ogóle cała ta fala islamizmu przeszła przez cały Bliski Wschód od lat 80., no generalnie no miał taki, nazwijmy to, problem, któremu był bardzo wygodnie. Znaczy był Hamas, był wpływowy Hamas i z Hamasem się nie rozmawiało, czyli że tematu palestyńskiego się nie da rozwiązać. Tak? Czyli okay, że Benjamin Netanyahu mówi, my nie mamy z kim rozmawiać. I no i mówił prawdę. Tylko że okazuje się, że akurat po pierwsze to była błędna polityka, znaczy to Izrael teraz płaci za tą politykę. Po drugie to też doprowadziło do tego, że w samej Palestynie ten nurt Hamasu jest najsilniejszy, ponieważ ja nie mogę powiedzieć, że nie ma tam w Palestynie, znaczy Gaza to jest całkowicie kontrolowana przez Hamas, tak? Hamas, islamski dżihad, czasami tam się kiedyś tam jakieś pojawiły komórki państwa islamskiego, ale to zostało tak jakby wyrugowane, prawda, z przyczyn chociażby ideologicznego, o którym wcześniej mówiłem. Na zachodnim brzegu oczywiście sytuacja jest troszeczkę inna, to znaczy tam jest świecki Fatah, świecki OWP, ono kontroluje realnie Ramallah, Jerycho, może fragmenty Betlejem, ale są takie miasta, gdzie Hamas tak właściwie wiadomo, że jest, wiadomo, że on jest w ukryciu i wiadomo, że te miasta są Hamasu, tak? Czy to znaczy, że gdyby doszło do demokratycznych wyborów zarówno do parlamentu palestyńskiego, ponieważ ich nie było od 2005 roku, ale gdyby doszło do tych wyborów, to zarówno władze lokalne, jak i też parlamentarne, a nawet i prezydenckie, stamtąd głosy by poszły, na przykład z Hebronu, z Nablus, z Jenin, to by poszły na wyborcę Hamasu, znaczy na kandydata Hamasu. Czyli że nawet teraz, proszę zobaczyć, jaka to jest tragedia też przede wszystkim dla Palestyńczyków, ponieważ Mahmud Abbas, prezydent Autonomii Palestyńskiej, mówi, on też nie może zrobić wyborów od 2005 roku. On się zestarzał, on ma chyba 86 lat już, jest zupełnie niewładny, ale chodzi o to, że Mahmud Abbas mówi, że nie może zrobić wyborów, bo Hamas je wygra. I tutaj ma rację, że Hamas by je wygrał i wspólnie tak właściwie z Izraelem działają przeciwko temu, żeby po to, żeby ten Hamas jakoś tak wyeliminować albo raczej go osłabiać. Dlatego też Izrael przeprowadza stałe rajdy na palestyńskie miasta na zachodnim brzegu i dokonuje aresztowań, tam się ściera. To jest akurat między innymi wspólna polityka władz palestyńskich i izraelskich. Tak więc oczywiście władze palestyńskie, władze OWP są uważane za konfidentów, tak? Czyli że gdyby Hamas doszedł do władzy, to co by Hamas najpierw zrobił na zachodnim brzegu? Pozbył się swoich wewnętrznych wrogów. Tak, palmy są, wszystko jest, prawda? Cała infrastruktura przygotowana, tak? Czyli to pokazuje, jaka jest skala tego problemu. Czyli że nawet teraz w chwili obecnej ta wojna o takim zasięgu, takiej skali brutalności, nie ma jednak polityków, którzy mogliby gdzieś usiąść do stołu, tak jak na przykład, nie wiem, nawet i Ormianie z Azerami, tak? Nawet i Ira w Irlandii, tak? No, po wielkich kryzysach jednak politycy przychodzili do stołu i rozmawiali, musieli rozmawiać. Czy to się czymś sensownym kończyło? No, to różnie bywało, ale było to. Natomiast w chwili obecnej wiemy o tym, że nawet jak się ta wojna skończy, to wracamy do tego, co było sprzed wojny. Czyli że palestyńska ofiara cywilów, tak właściwie nie ma żadnego przełożenia na jakiekolwiek rozwiązanie albo przybliżenie do rozwiązania, albo nawet zelżenie
sytuacji politycznej, która jest bardzo skomplikowana i która jest beznadziejna dosłownie. Dlatego też już tak zwieńczę ten wątek, świat arabski ma dosyć Palestyny. Tak, ma dosyć, ponieważ trzeba dzwonić tego Mahmuda Abbasa. To jest skorumpowany byt, tak? Jest oskarżany OWP o defraudację kilkudziesięciu miliardów dolarów z całego świata. I to jest prawda, tak? No Yasser Arafat tak właściwie przyjechał do Palestyny w jednym mundurze. A żona Arafata, wdowa po Arafacie, ma 8 miliardów dolarów gdzieś, nie wiadomo za bardzo skąd. Więc tutaj to pokazuje skalę tego złodziejstwa, no bo na Bliskim Wschodzie to jak się kradnie, to się naprawdę dużo kradnie. A druga rzecz jest taka, że po prostu no nie ma tego rozwiązania. Więc moją taką pierwszą myślą było to, zanim jeszcze te mordy były, tak? Ponieważ jak doszło do pierwszych informacji odnośnie skali tego wydarzenia i jeszcze nie były te mordy potwierdzone, to moją taką pierwszą było myślą, aha, że Hamas wejdzie na salony. Że Hamas wejdzie na salony polityczne. Natomiast to jednak pokazuje to, że jak to Bismarck kiedyś powiedział, nie można mieć pretensji do wilka o jego naturę. Tak więc ta wojna nie przyniesie też moim zdaniem dalszych rozwiązań, chyba że jednak pomimo tej skali bestialstwa, która była i jest i najprawdopodobniej jeszcze będzie, za przyzwoleniem świata arabskiego Hamas będzie częścią jakiegoś rządu koalicyjnego. Ale patrząc na obecne reakcje i na... Wydaje mi się, że chyba jeszcze nie. To znaczy, że chyba jednak ta wojna doprowadzi do tego, co zawsze, to znaczy do... tak jakby kolejnego zawieszenia broni i do kolejnego oczekiwania na po prostu kolejną eskalację, która być może, no po prostu może być jeszcze większa. Paweł, przeskoczmy trochę na drugą stronę muru. Premier Izraela Benjamin Netanyahu do gołębi pokoju też nigdy nie należał. Ta jego polityka też jest jaka jest. Czy on teraz w dobie ofiar, których mówisz, których nie widzieliśmy tak naprawdę od wielu, wielu lat, może sobie pozwolić na pokojowe rozwiązanie tego konfliktu? Czy ta presja społeczna w Izraelu, patrząc te zdjęcia, które ty też przecież oglądasz, które gdzieś tam krążą po Twitterze i to są po prostu zdjęcia, które w świecie nie oglądają zbyt często od dłuższego czasu. Czy Izrael teraz jednak zdecyduje się na konfrontację i tą operację lądową jednak? To znaczy tak, Benjamin Netanyahu, wbrew temu, co o nim się myśli, to był premier, to akurat za jego rządów tak właściwie no nic takiego wielkiego się nigdy nie działo. Ja tylko przypomnę, że Benjamin Netanyahu rządzi 14 lat. Przez te 14 lat z pewną przerwą Hezbollah, arsenał swój wzmocnił i 140 tysięcy rakiet tak właściwie trafiło z Iranu do Libanu. Nie wiadomo ile tak właściwie Hamas wytworzył, nie tylko pomijając to, że był permanentnie bombardowany i permanentne były sesje, tak właściwie no, stworzył być może nie tylko arsenał, ale jakąś manufakturę, czy w ogóle hurt rakiet w Strefie Gazy, tak? Czyli stworzył po prostu filary przemysłowe, tak? To po prostu okazuje się, że Arabowie, jak mają sił przemysłowych, to też to potrafią, tak? To jest niesamowite. No, ale Paweł, zgodzisz się, że ten wojownik Hamasu, którego teraz obserwujemy na tych chociażby materiałach propagandowych, ja rozmawiając z ekspertami do spraw wojskowości, mówią wielki przeskok do przodu. Chociażby tak. Wyposażenie, sposób poruszania się tych bojowników, czy może już profesjonalnych żołnierzy, on się diametralnie zmienił na przestrzeni lat. Tak, i to wszystko, te lata, o których teraz wspominasz, to są lata urzędowania Benjamina Netanyahu. To są lata, to tak właściwie cały ten proces, który trwał, tak, przygotowania, budowania fundamentów, kadr, logistyki, to wszystko było pod nosem Benjamina Netanyahu, który przez ten czas przy CNN, czy w ogóle, czy na swoim Twitterze wygrażał Iranowi. Czyli teraz widzisz, jak i też w ogóle widzą nasi widzowie, że to po prostu ten człowiek tak właśnie no, doprowadził do tej katastrofy, jest bezpośrednio za nią odpowiedzialny i on nie jest politykiem poważnym. On tworzył tą wizję, że jest politykiem poważnym, ale ten checkmate tutaj był ten sprawdzam, który jest bardzo brutalny dla zarówno Izraela, jak i też w ogóle dla świata, no jest po prostu, pokazuje prawdziwe oblicze rządu Benjamina Netanyahu. Ja akurat byłem ostatni raz w Izraelu, w sumie
po Bożym Narodzeniu i zauważyłem to, że miesiąc wcześniej wyszła biografia Benjamina Netanyahu. Czyli ja byłem miesiąc po premierze biografii Benjamina Netanyahu, to ona już leżała przycinana na straganach. I to okay. Dość radykalnie, tam dajmy na to, nie wiem, ze 100 szekli do 20, tak. Czyli po prostu już spokojnie. Czyli że znowu mieliśmy tak jakby obraz polityki i polityków izraelskich inny niż nawet sami Izraelczycy, czy może przeciwnicy Benjamina Netanyahu go w rzeczywistości mieli, ponieważ dość duża część establishmentu właśnie ze służb, jak i też z wojska zwalczało Benjamina Netanyahu. Netanyahu bardzo długą część swoich rządów czyścił struktury wojskowej, jak i też służby ze swoich oponentów, których tam miał niemiara. No i też też widzimy, że to czyszczenie do tego doprowadziło. Natomiast kwestia ofiar. Benjamin Netanyahu, tutaj akurat ja już też powoli docierają do nas też, nazwijmy to, relacje z frontu. Żołnierzy, cywilów, którzy jak właściwie przez pierwsze godziny tego ataku w sobotę byli gdzieś tam w okolicy, tak, czy brali udział w tych walkach, to akurat właśnie ten motyw odnośnie rozliczeń się pojawia. Te rozliczenia będą. Benjamin Netanyahu za to odpowiada. I skoro oficerowie niższego, średniego szczebla, tak, polowego szczebla, żołnierze, cywile, rezerwiści wiedzą o tym, że te rozliczenia będą i że oni tak właściwie nie zdali tego egzaminu na samym początku, to możemy się spodziewać tego, że po prostu społeczeństwo izraelskie po prostu zgrilluje, znaczy w ogóle tak właściwie doprowadzi do całkowitego zgilotynowania politycznego swoich elit, i Benjamin Netanyahu wydaje mi się, że o tym wie, dlatego też teraz kombinuje rząd koalicyjny, tak, żeby opcjonalnie przed komisją śledczą albo przed prokuratorem, prawda, mieć zawsze argument, ale Benny Gantz też tam był, tak? To jest taki... Tak, wiesz, tylko Paweł, ja zauważyłem jedną rzecz w mediach izraelskich, gdzie na początku dużo się mówiło o tym, że zawiodły służby, że tego typu atak został w ogóle przeprowadzony w dobie tego wielkiego mitu służb i armii izraelskiej, ale z drugiej strony te komunikaty zostały szybko zastąpione przez chociażby wypowiedzi ministra obrony, takie twarde, naprawdę stanowcze wypowiedzi, mocno bym powiedział nacjonalistyczne, czyli nie powstrzyma nas nikt, chcieliście wojny, to ją będziecie mieli. Gdzieś wczoraj, nie chcę, bo gdzieś pojawiła się, niektóre agencje informacyjne mówiły o tej wypowiedzi, że żołnierze dostają wolną rękę tak naprawdę, więc te wypowiedzi szybko zastąpiły krytykę. Znaczy, bo po pierwsze, Izrael jest państwem demokratycznym, ale tam jest cenzura wojskowa. I nie ma halo. Tak, ja akurat właśnie obserwuję w dużej mierze arabskie media i poważnym agencjom prasowym arabskim czy można ufać, tak, ale nie do końca można ufać tym mniej poważnym albo tym bardziej ten, ale tutaj zauważyłem tą dychotomię, że akurat izraelskie media w tym konflikcie są tak jakby bardzo mocno wycofane. Oczywiście teraz już wracają, tak, teraz już cała ta hasbara, czyli ta cała agenda informacyjna, propagandowa, która jest przy izraelskim MSZ-cie, wraca i działa z bardzo wielką, z wielkim natężeniem, ale przez pierwsze dwa dni ich nie było, tak? Była po prostu cisza de facto, a nawet kilka portali czołowych mediów izraelskich, no było, nazwijmy to, no nie mogłem się na nie dostać, tak? Czyli że akurat no była to wielka, to akurat była wielka ten. Natomiast ważne jest to, na Bliskim Wschodzie dużo się gada, a mało robi, tak? I ja zauważyłem znowu, że tak jakby Żydzi zabili się miejscami z Arabami, a Arabowie z Żydami. Jeśli chodzi o te nasze stereotypowe wyobrażenia, ponieważ izraelscy decydenci są bardzo rozgadani. Bardzo, bardzo rozgadani. Tak? Natomiast po pierwsze, fakty są takie, że Hamas jeszcze chyba jest na różnych punktach i różnych miejscowościach w Izraelu. Czyli mamy czwarty dzień. Czwarty, tak, piąty prawie dzień. Hamas dalej jest zdolny z tej niewielkiej przestrzeni, która już jest zamieniona w ruinę, ale to była i tak ruina przed
przed wojną. Przecież sobie nie wyobrażam, że tam była jakakolwiek architektura, że tam było jakikolwiek Wersal, czy jakikolwiek, nie wiem, piękna Kabza jak w Maroku. Nie, 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 tam nic, tam po prostu była ruina przed wojną, teraz jest ruina i po wojnie też będzie ruina, ale z tej ruiny Hamas cały czas strzela rakietami, czwarty dzień. I to na Tel Awiw, na Jerozolimę, czyli zachowuje pełną zdolność operacyjną, tak? A izraelscy decydenci gadają. Czyli dalej my w sumie nie wiemy, czy Izrael zdecyduje się na ofensywę lądową. Wiemy o tym, że jakaś punktowe działania lądowe tam są. To znaczy, że tutaj kogoś likwidują. Było doniesienie o tym, że komandosi z piechoty morskiej uprowadzili jakiegoś czołowego dowódcę, któregoś z sektorów Strefy Gazy. No takie informacje są. Natomiast dalej nie mamy, nazwijmy to, tej żelaznej pięści. Ja mówię o takiej żelaznej pięści, która by pokazała to, że ten konflikt jest czymś innym niż w przeszłości był, ponieważ ten konflikt jest czymś innym. Tak, więc bodajże kiedy była ta wojna prawie dwumiesięczna, to Izrael był w Strefie Gazy. Więc pytanie zasadnicze, czy Izrael będzie chciał wjechać do Strefy Gazy? A mi się wydaje, że z tym się mogą wstrzymywać. Po pierwsze z przyczyn politycznych, jednak tutaj mamy do czynienia z tym, że są naciski amerykańskie, arabskie, francuskie, być może rosyjskie. No tutaj akurat ten wątek rosyjski jest o tyle istotny, że jak wspomniałem, prezydent Autonomii Palestyńskiej, chociaż nie ma nic do powiedzenia, jest już w Moskwie, ale Liga Arabska też z Moskwą rozmawia. Tak więc tutaj akurat ten wątek rosyjski jest naprawdę bardzo ważny. No ale jest presja, tak? Tutaj Benjamin Netanyahu musi się z nią liczyć. Nawet jeżeli zostanie rozliczony, a zostanie rozliczony, nawet jeżeli zostanie zdymisjonowany, to jednak tutaj już to jest ważne to, że Benjamin Netanyahu nie może zakończyć tej wojny z tak dużymi stratami, ponieważ już czwarty dzień, a 1200 Żydów nie żyje. Znaczy, nie wszyscy są Żydami, tam jeszcze są wyliczenie, że około 40 Arabów izraelskich zginęło też, więc tutaj akurat, ale Izraelczyków, tak, obywateli państwa Izrael. Więc to jest dwa razy więcej niż w wojnie sześciodniowej. Tak, która trwała 6 dni, a była wielkim, no to jest istotne. Ale dlaczego kwestia wjazdu do Gazy jest moim zdaniem z czymś, z czym akurat Izrael się musi liczyć? Mianowicie to, że Hamas zrealizował instrukcję, która była napisana dla Hezbollahu przez Iran. Ta instrukcja zakładała kolejny etap, to jest wjazd armii izraelskiej na własne terytorium, znaczy na terytorium tutaj domniemanie południowego Libanu, ale tu mówimy o Gazie, więc wjazd, lądowa inwazja armii izraelskiej na Gazę. To być może Hamas jest przygotowany na to. Też Hamas się musiał przygotować. Skala tego ataku była tak potężna, że było oczywiste to, że odwet powinien być inny niż w przeszłości, że skala tego odwetu powinna być inna niż w przeszłości. Dlatego też niewykluczone jest to, że Netanyahu wie o tym, że mogą tam być niespodzianki, które mogą kosztować życie kolejne 1000 żołnierzy, 1000 albo 1,5 tysiąca, ponieważ Hamas nie liczy się ze stratami własnej ludności cywilnej. Dla niego im więcej Palestyńczyków zginie, tym lepiej. Tak? Teraz już widzimy nawet w mediach odwrócenie narracji, to znaczy teraz już wszyscy żyją ofiarami palestyńskimi, a nie izraelskimi. To jest korzyść dla Hamasu. Im więcej bomb zabije palestyńskich cywili, tym lepiej dla Izraela, dla Hamasu. I Izrael de facto z tego nie ma żadnej korzyści. Tak więc tutaj akurat pozostaje pytanie, czy będzie wjazd armii izraelskiej do Strefy Gazy? Jeżeli tak, to jakie będą z tego polityczne korzyści? Żadne w sumie. Izrael będzie okupował Strefę Gazy. W Strefie Gazy mieszka 2,5 miliona ludzi. Tak? Izrael de facto uciekł ze Strefy Gazy w 2005 roku i wcześniej, w 1993 roku, kiedy to przekazał 80% Strefy Gazy władzy autonomii palestyńskiej dowodzonej przez Yassera Arafata, z tego względu, że tam wtedy mieszkało 350 tysięcy ludzi i sobie nie radzili z tym. Izrael sobie wtedy nie radził z tymi 350 tysiącami ludzi, a teraz mamy prawie 2,5 miliona ludzi. Tak? Więc Izrael, trzeba zawsze podkreślać, Izrael to nie jest Assad, to nie jest Saddam, to nie jest Putin. Oni nie mogą zrobić obozów filtracyjnych. Amerykanie tego akurat pilnują. To po prostu, no, jeżeli po prostu, no, nie mogą, chyba że
naprawdę Benjamin Netanyahu czuje, że zacznie być Saddamem Husseinem, ale wątpię, żeby do tego doszło, ale mam nadzieję, że po prostu, że nie. Po prostu, że nie. Paweł, bardzo ci serdecznie dziękuję za podzielenie się swoją ogromną wiedzą. Państwa odsyłam gorąco na media społecznościowe Pawła, na jego profil, do którego link znajdziecie w opisie naszego filmu. Jeszcze raz ci serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości porozmawiamy, ale już o pokojowym rozwiązaniu i spokoju w tym rejonie świata. Mam nadzieję, że też. Sponsorem programu były Militaria.pl.